Festiwal Tradycji Górniczych Barwórka w tym roku się odbędzie, choć obchody będą skromniejsze niż na przykład w 2019 roku. Zrezygnowano m.in. z organizacji Kaczmy Piwnej. Tegoroczna Barwórka potrwa 4 dni. Rozpocznie się w piątek, 3 grudnia od szkolnej biesiady, która organizowana będzie w formie online. Górnicy nadawać będą transmisję ze starej kopalni, a młodzież oglądać ją będzie w szkołach. Chcemy te tradycje górnicze aktywnie pokazywać mieszkańcom Wałbrzycha i wszystkim mieszkańcom Dolnego Śląska. Dlatego też, jak Państwo zapewne pamiętacie, w ubiegłym roku Festiwal Tradycji Górniczych nie odbył się z przyczyn pandemicznych. Teraz jesteśmy też w trudnej sytuacji, bo jak wszyscy doskonale wiemy, wysokość zakażeń covidowych jest duża i dosięga przede wszystkim dzieci i młodzieży. Stąd chociażby konieczność zorganizowania naszej biesiady szkolnej w formie online. Te działania trwały, odbywały się w formie tradycyjnej, ale tak jak już o tym wcześniej powiedzieliśmy, musieliśmy nasze plany zmodyfikować. Główne obchody zaplanowano na sobotę, 4 grudnia. O godzinie 12 odbędzie się msza święta w kościele pod wezwaniem aniołów stróżów, a następnie wielka parada górnicza przejdzie ulicami Śródmieścia przed pomnik pamięci górnictwa wałbrzyskiego. Tam będą złożone więcej kwiaty. Będzie też forma uczczenia zarówno pamięci naszych wszystkich poprzedników, całych pokoleń poprzedników górników, ale też będziemy wspominać, bo pomnik też upamiętnia nasze kopalnie wałbrzyskie, stare, historyczne i te ostatnie, które zamknęliśmy w 1996 roku. Zwykle po paradzie górnicy spotykali się wieczorem na Karczmie Piwnej. Z powodu pandemii drugi rok z rzędu trzeba było z tej imprezy zrezygnować, podobnie jak z babskiego combra. Tym niemniej o 17:00 zapraszamy tutaj do kawiarni właśnie, na starą kopalnię, ponieważ ona będzie otwarta, będzie przyjmować wszystkich chętnych, będzie możliwość spotkań się, rozmów integracyjnych, ale też i rodzinnych. Będzie okazja wypicia piwa tradycyjnego, będzie okazja zjedzenia chleba ze smalcem. No i takie rozmowy, myślę, do godzin wieczornych tutaj będą możliwe i takie spotkania właśnie tutaj będą możliwe i na te spotkania zapraszamy też wszystkich chętnych. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę zaplanowano nocne zwiedzanie starej kopalni połączone z pracami górniczymi. Niedziela upłynie pod znakiem zabaw na szychcie rodzinnej. Wiele atrakcji czekać będzie na odwiedzających starą kopalnię w godzinach od 12 do 17. Również w ramach Barwórki kopalnię odwiedzi Święty Mikołaj w poniedziałek 6 grudnia. I na tym zakończą się tegoroczne obchody Górniczego Święta w naszym mieście.